Pomału opada kurz po wyborach samorządowych 2014. Na głównych stanowiskach na terenie powiatu gdańskiego niewielkie zmiany. Wielu polityków utrzymało władzę przez kolejną kadencję, co świadczy o dużym zaufaniu i poparciu wyborców. Niemal 80% mieszkańców Pruszcza Gdańskiego zagłosowało na Janusza Wróbla. Staram się robić wszystko, żeby mieszkańcy czuli, że jestem dla nich. Bardzo się cieszę, że większość mieszkańców to widzi i docenia. Czas bardzo szybko leci. 20 lat temu jako młody student zostałem radnym naszego miasta. Z tego czasu zresztą do dzisiaj poza mną jeszcze 3 osoby są w tej lokalnej polityce, bo wtedy radnym został Marek Lawociński, Ryszard Świlski i Stefan Skonieczny, którzy do dzisiaj działają, wygrywają wybory. No i to rzeczywiście lata olbrzymich doświadczeń nabieranych tutaj najpierw jako radny, później jako wicestarosta, wreszcie od 12 lat jako burmistrz. To jest też czas olbrzymich zmian, jakie zachodziły w naszym otoczeniu. Również Magdalena Kołodziejczak uzyskała dużą przewagę w wyborach, osiągając niemal 69% poparcia. Z ogromną radością przyjęłam kolejny wynik tych wyborów. To będzie moja już 4. kadencja w gminie Pruszcz Gdański. Myśmy przez te 12 lat zrobili naprawdę ogromny krok do przodu. Dzisiaj mamy cały szereg problemów rozwiązanych, ale ciągle ich nie ubywa i kolejne wyzwania przed nami. W wielu miejscowościach mamy drogi, mamy kanalizację, czyli te przyziemne oczekiwania zostały już zaspokojone. W Kolbudach rywalizacja była zacięta, ale ponownie wójtem został Leszek Grąbala. Dla nas wybory się już zakończyły. Mamy bardzo dużo pracy, przede wszystkim związanej z budżetem, który trzeba rzeczywiście bardzo szybko i bardzo porządnie przygotować. Kończymy rok, a więc też bardzo dużo pracy. Mamy w składzie rady nowych radnych, panie i panów, których trzeba w trybie zbliżonym do natychmiastowego nauczyć zupełnie rzeczy dla nich bardzo często nieznanych, a niezbędnych do tego, żeby ta gmina w dalszym ciągu rozwijała się tak, jak to ma miejsce przez ostatnie lata, zwłaszcza, że za chwilę, ta chwila to jest rok, półtora, będziemy znowu mieli tym razem już ostatnią szansę na zdobycie ogromnych środków, na co liczymy z Unii i trzeba być do tego procesu bardzo, ale to bardzo przygotowany. W Pszczółkach, Trąbkach Wielkich i Przywidzu wyborcy również zagłosowali na dotychczasowych wójtów. Ze względu na brak konkurentów Marek Goliński ustawowo utrzymał fotel wójta gminy Cedry Wielkie. Sytuacja ma się inaczej w Suchym Dębie, gdzie do ponownych wyborów przystąpią panie Barbara Kamińska i Jolanta Dąbrowska. Wciąż nie znamy ostatecznych wyników wyborów do Rady Powiatu Gdańskiego, a w związku z tym nie znamy nowego starosty. Polecamy również zobaczyć Żuławskie Jadło w Grabinach Zameczku oraz koncert patriotyczny w Kolbudach. Szukaj nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij polubić kanału.